Rozmowa dnia, Artur Maras, witam Państwa. Wraz z nami dzisiaj Adam Pulit, ustępujący burmistrz Złotowa. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To zacznijmy chyba od takiej najświeższej informacji, czyli Złotów ma borowiny i to lecznicze borowiny. Drugie badanie, które wykonaliśmy, bo to jest działanie w perspektywie kilku miesięcy, udowodniło, że złoża torfu, które mamy w okolicach ulicy Ogrodowej, uzyskały zaświadczenie o właściwościach leczniczych przez jedyną taką instytucję, która wydaje tego typu opinie. Więc mamy jeszcze dokument w ręku potwierdzający, że tą borowinę już trzeba wydawać z przepisu lekarza na konkretne dolegliwości w konkretnych formach. To był taki jeden z kamieni milowych, aby w ogóle myśleć o wielkopolskich zdrojach. Tak. Cały projekt jest bardzo śmiały, wymagający dużej odwagi i wyobraźni. Dzięki temu, że pozyskaliśmy na niego środki, mogliśmy to sfinansować. Przypomnę, że... No właśnie, ile pieniędzy przez te lata na ten projekt zostało przeznaczone? Zaczęło się od kwoty około 16 milionów złotych, ale w trakcie realizacji wygenerowaliśmy oszczędności w toku różnych postępowań przetargowych. My i inne miasta. Przypomnę, że w Polsce 29 miast z nami to realizuje. No i potem padły propozycje, czy jeszcze wchłoniemy dodatkowe środki, które zostały z oszczędności, czy możemy zmniejszyć udział wkładu własnego do grantu, do środków zewnętrznych. A my jak gąbka braliśmy wszystkie środki, bo mieliśmy bardzo dużo zadań, 144 tematy. Na dzisiaj fundusze norweskie to kwota 20 milionów złotych i ani złotówki wkładu własnego. Także te badania borowin. To miała być inwestycja w rozwój miasta? Zdecydowanie. No to taki był założenie tego projektu. Pokażcie, że macie na siebie pomysł. Przekonajcie nas, że on jest inny niż inne gminy, bo to, że każdy chce się rozwijać i rozwija i pięknieje nasz kraj, to jest pewne. Ale tu w tym przypadku trzeba było wygrać pewną formę konkurencji, żeby przekazać, że to zaledwie ta grupa z 250 konkurujących ma na siebie konkretny pomysł. On ma konkretny wymiar gospodarczy, bo przecież zbadaliśmy dogłębnie potrzeby i problemy i przyjęliśmy na nie rozwiązania. Kwestia kształcenia młodych ludzi pod potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawy społeczne, utworzenie warsztatów terapii zajęciowej, wyremontowanie wieży, doprowadzenie centrum wsparcia aktywności i przedsiębiorczości, tworzenie dobrych warunków do życia poprzez nowe boisko, rozwój turystyki, poprzez pole kamperowe, pole kempingowe. To się teraz dzieje z tych środków w 100%. Rozwój przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych, różnego rodzaju szkolenia. Tam było dużo tak zwanych projektów miękkich, to też była pewna nowość, ale inwestycja w kompetencje ludzi, także samego urzędu, dostępność. Mamy wiele gotowych projektów na dalszy rozwój miasta. Generalnie uzyskanie statusu uzdrowiska stało się realne, bo trzeba było mieć surowiec leczniczy i leczniczy klimat. I te dwie rzeczy już mamy udowodnione stosownymi zaświadczeniami. Niemądrze byłoby teraz tego nie realizować dalej. To daje nam przewagę, abyśmy sięgnęli po dodatkowe środki, które już są na horyzoncie. Już jest ogłoszony konkurs na nabór w ramach środków szwajcarskich, ale też trzeba się wykazać nie jakimś populizmem, że będziemy sięgać po pieniądze. Musimy pokazać, jakie to przyniesie efekty i ten klucz to jest właśnie Złoto Wielkopolskie Zdroje, który otworzył ten skarbiec i jest w stanie otworzyć następny, bo my jesteśmy dzięki tym norweskim środkom gotowi do złożenia konkretnych projektów. Mamy dokumentację na rozbudowę basenu, na budowę lodowiska, na wykorzystanie terenu wokół Góry Wilhelma, o pole do disc golfa, o punkt widokowy. Mamy dokumentację na odwiert wody solankowej. To wszystko jesteśmy w stanie sfinansować. Mamy dokumentację na rozwój zagospodarowania plaży. Realizujemy już kilka etapów, ale jeszcze zostaje część do zrobienia. Więc jesteśmy naprawdę gotowi jak nigdy dotąd. No ale to już będzie zależało od nowego burmistrza Złotowa. Druga tura przed mieszkańcami. Tak. Też przed samymi wyborami tych dwóch kontrkandydatów, którzy staną teraz w drugiej turze, mieli dość odmienne podejścia co do kontynuowania tego projektu. Jakub Pieniążkowski raczej no, nie widzi przyszłości, jeżeli chodzi o Wielkopolskie Zdroje, a z kolei kontrkandydat Grzegorz Piękoś już tak. I tutaj jak pan do tego się w ogóle odnosi? Jak powiedziałem, to nie ma lepszego pomysłu. Jeżeli ktoś ma więcej doświadczenia i wyobraźni, to widzi wyraźnie, że należy ten kierunek kontynuować. Negowanie go teraz jest po prostu, powiem krótko, idiotyzmem. Nie należy ufać komuś, kto będzie mówił, że będzie zdobywał środki, jak leży przed nim klucz, który dostęp do tych środków otwiera. To jest po prostu
tylko jakby pewien populizm, manipulowanie informacją. Nie ma lepszego i nie było pomysłu. Mamy dorobek wielu lat wcześniej, gdzie zawsze mówiliśmy o potencjałach środowiskowych miasta, przyrodniczych miasta i nic się nie działo. Nic się w tej sprawie nie działo. Dostępność do dróg krajowych, ekspresowych zawsze była dla nas niby problemem. Dzisiaj jest zaletą. Jesteśmy na uboczu. I dzisiaj to wszystko jest zawarte w tym kierunku. Na stole są gotowe rozwiązania i jestem pewien, że one dają ogromną przewagę konkurencyjną naszego miasta wobec możliwych do pozyskania nowych środków. Ten kierunek jest inwestycją w przyszłość tego miasta, czyli przyszłość naszych dzieci. Wokół starzejącego się środowiska, wokół tych usług uzdrowiskowych zyskają przedsiębiorcy, młodzi ludzie. Kierunki nowe, kierunki kształcenia będą tworzyły miejsca pracy wokół usług opiekuńczych. A wreszcie sanatoria, które będą powstawały, a pierwszym bardzo poważnym inwestorem zainteresowany jest właściciel Pałacu Działyńskich, który już uzyskał pozytywną opinię konserwatora na wybudowanie nowego obiektu na 100 pokoi w części parkowej. A cały obiekt zabytkowy przekształca w gabinety rehabilitacji i fizjoterapii. Jeden kuracjusz według statystyków i znawców zagadnienia generuje 7 miejsc pracy na różnym poziomie. Dostawcy pieczywa, pościeli przez masażystów i rehabilitantów. Nie ma lepszego pomysłu i należy w tą drogę pójść. Ale myślę, że zapewne kosztowną. Próbowano w ogóle policzyć, oszacować, ile pieniędzy trzeba byłoby zainwestować, aby Złotów funkcjonował jako takie uzdrowisko. Nie ma czegoś takiego. W tej chwili, pozyskując te środki zewnętrzne i udowadniając, że mamy surowce i warunki, wystarczy złożyć teraz jeden dokument. Wniosek o operat uzyskania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. To jest jakiś niewielki wydatek. Kiedy uzyskamy ten status, to przedsiębiorcy przejmą tą inicjatywę. Po prostu dzisiejsze gabinety rehabilitacji natychmiast będą wprowadzały ofertę zabiegów borowinowych. Szpital może zająć się taką komercyjną ofertą. Nasza spółka wodociągowa będzie miała koncesję na siebie, na wydobycie tego, będzie na tym zarabiać. Dzisiaj spółka ledwo wiąże koniec z końcem, bo wiemy, jak wygląda sprawa taryf za wodę, która została zamrożona na 3 lata, więc to jest dodatkowe źródło dochodu. Generalnie powstaje nowe koło zamachowe, nie naruszając istniejącego układu. Dzisiaj miasto, przypomnę, jest oddłużone. Jako gmina nie mamy żadnego kredytu, spłacone wszelkie zadłużenia i stworzyliśmy warunki, bardzo dobre warunki do rozwoju nowych dziedzin, gospodarczych, wpisujących się w trendy, jakie dzisiaj na świecie są. Nie ma lepszego pomysłu. A jak pan się odnosi do zmian w Radzie Miasta i wyników wyborów? Takie są wybory. To tutaj naprawdę trudno dostrzegać jest jakieś zasady i logikę. Chciałbym, żeby po prostu nowa energia i nowi wybrani radni i włodarzy. Tak samo tu, jak wiadomo, startowałem też do sejmiku. Liczę na to, że po prostu będą się kierować tym dobrem publicznym, bo nie ma lepszej formy organizacyjnej jak samorząd, byleby realizować te zamierzenia, które wynikają z naszych potrzeb, żeby były to spełnianie tych założeń związanych z ideą samorządu, tak, wypełnianie i sprawianie tego, aby mieszkańcom naprawdę żyło się dobrze. Nic lepszego nie wymyśliliśmy. Trzeba zaufać tym, którzy zostali do tego upoważnieni i miejmy nadzieję, że wykonają doskonale tą rolę. Za chwilę złożą przysięgę i aby byli jej wierni. Na to będę liczył, a sam będę się temu przyglądał. Dalej jestem mieszkańcem naszej Złotowszczyzny i nie chcę, żeby coś się zmieniło w tym kierunku, który został nakreślony. A co dalej? Jakie pan ma plany? No bo do sejmiku się pan nie dostał. Tak, to była ciekawa próba i duże doświadczenie. Myślę, że dzisiaj wybrani radni do sejmiku to są też osoby, które zależy na tym, a na przykład są tam ludzie, którzy będą na pewno popierali ten kierunek rozwoju. No ja tak jak powiedziałem, jestem tutaj na miejscu, dalej będę przyglądał się tym sprawom naszym realizowanym przez lokalne samorządy, a sam znajdę pomysł na siebie. Jestem leśnikiem z wykształcenia i dzisiaj zdobyłem wiele dużych możliwości, znaczy umiejętności, muszę powiedzieć, więc na pewno będę wspierał lokalnie rozwój naszego regionu poprzez swoją aktywność, która jeszcze nie jest w pełni nacechowana, ale zakładam też kontynuację pracy w Lasach Państwowych. Druga tura przed Złotowem. Czy bez względu na wynik wyborów każdy ten nowy burmistrz będzie mógł liczyć na pańską pomoc, na podpowiedź? Bardzo jestem do tego otwarty. Współpraca? Oczywiście, że tak. To
Mam nawet propozycję, żeby pewnego rodzaju doświadczeniem dzielić się z nowymi wybranymi burmistrzami, wójtami, ponieważ Złotów wyróżnia się na tle. Może to tak w samym Złotowie nie widać i nie jest tak doceniane jak na zewnątrz, ale naprawdę o Złotowie się mówi. To miasto dzisiaj już jest skojarzone, już nie jest w jakiejś stagnacji przez lata, a jesteśmy bardzo zauważani i obecni za styl zarządzania na zewnątrz, w różnych formacjach zrzeszających miasta, Związkach Miast Polskich czy innych centrach kształcenia studiów samorządowych. No, mam też propozycję, aby dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem, jak podejść, szczególnie na etapie startu młodym samorządowcom. Jak wiemy, nie ma szkoły burmistrzów i wójtów, więc to jest ważne, jaki przyjmą kierunek. Na pewno będę namawiał do tego, żeby wypełniać cechę, jaką leśnikowi przyświeca. Plan na 100 lat. I wyznaczone tak cele pozwalają realizować i rozwiązywać małe problemy. Trzeba przygotować dalekosiężne cele i konsekwentnie je realizować, więc chętnie się będę dzielił taką wiedzą. Mówi pan, że nie ma szkoły wójtów i burmistrzów. Tak. Te dwie kadencje temu, kiedy został pan burmistrzem, wiedział pan, na co się pan pisze, tak z perspektywy czasu? To ciekawe pytanie, bo na przykład nie zrobiłem w ogóle projektu, to znaczy programu wyborczego, tak? Dlatego, że nie wiedziałem, co zostanę. Ale dałem szczerość, dałem od początku pełne, ja też byłem kandydatem, który miał za sobą pewną tożsamość społeczną. Byłem znany z różnych aktywności. Dzisiaj to trudno powiedzieć, jakby tego szukamy u tych kandydatów, skąd się nagle biorą, tak? Jaki jest ich dorobek. Chcielibyśmy, żeby to byli ludzie znani w środowisku, rozpoznawani z działań. A więc ja szedłem tam z prostym hasłem, wykorzystam potencjał, jaki jest w środowisku, ale w ludziach. Właśnie to miałem głównie na myśli, aktywność obywatelska. No i potem nastąpiło bardzo szybkie zorientowanie się w temacie, że nie wiemy, dokąd zmierzamy, i ja to określiłem. I od tego momentu rozwój Złotowa przebiegał w bardzo dynamicznym tempie, kiedy budowaliśmy tą strategię Złotów Wielkopolskie Zdroje, a już najszybciej, kiedy zdobyliśmy na to pieniądze. I teraz jest kolejny etap, fundusze szwajcarskie, które trzeba złożyć wniosek. Dokładnie tą koncepcją, tym kluczem. Inne nie przejdą. Opowiadanie takich rzeczy, że zdobędziemy, znajdziemy, to się robi na konkretach, na konkretnych projektach, na konkretnych pomysłach, które przekonają ekspertów zewnętrznych, że tak, oni wiedzą, czego chcą. Czyli te projekty, dokumentacja jest. Jest. Jest sfinansowane z funduszy norweskich w 100%. My ten projekt, jak pan zapytał wcześniej, że kosztowny, nie włożyliśmy w niego w złotówki. Nie? Mamy na stole gotowe rozwiązanie na rozwój Złotowa na najbliższe lata. To jest trudne, bo to od kandydatów wymaga wyobraźni. A zaspokajanie lokalnych potrzeb, jakby tych, co krzyczą najdłużej albo wiążą się z nami, no to nie daje rozwoju. Trzeba realizować zadania strategiczne, pewne perspektywiczne i bieżące, ale nie tylko bieżące. Gdyby nowy burmistrz zdecydował się kontynuować ten projekt, czyli Złotów Wielkopolskie Zdroje, ile czasu potrzeba, aby faktycznie to się ziściło? Myślę, że realnie 2 lata. Dlatego, że złożenie tego, wypracowanie dokumentu, który jest operatem uzdrowiskowym, trzeba złożyć do ministra zdrowia, który rozpoczyna proces analiz. Kiedy zakończy ten proces, ostateczną decyzję podejmuje premier, wpisując nas na listę zaledwie 40 paru gmin w Polsce. Złotów już jest znany, to jest oferta, tak jak mówiłem podczas mojego startu do sejmiku. Złotów zaproponował Wielkopolsce coś konkretnego, jako miejsce wypoczynku, na którym będzie robił biznesy. Ludzie będą, mieszkańcy będą robili na tym interesy. To rozwiąże wiele problemów lokalnych, czyli tworzenia nowych miejsc pracy, ale też ucieczki młodych ludzi. Więc w ciągu 2 lat możemy ten status uzyskać. Mamy już tylko taką możliwość. Czy tak się stanie, właśnie ten najbliższy czas pokaże? Zobaczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu. Dziękuję państwu. Państwu za uwagę. Adam Pulit, ustępujący burmistrz Złotowa, był moim oraz państwa gościem.